Cześć witam was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym bardzo groźnej i znanej nam na całym świecie choroby pszczelej dotyczącej pasożyta varroa destructor w ostatnim odcinku link znajdziecie oczywiście w opisie filmu poniżej omawiałem specjalnie dla was genealogię pasożyta varroa. A dzisiaj przejdźmy dalej i omówimy jego fizyczną budowę oraz Podstawowe cechy, które będziemy rozwijać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj omówimy różnice w budowie samica-samiec oraz zaprezentuję wam kilka ciekawych informacji z tym związanych. No to zaczynamy, zapraszam na film. Jeszcze raz serdecznie Was witam. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własne gospodarstwo pasieczne na terenie Dolnego Śląska. Mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Czy subskrybujesz już nasz kanał na YouTube? Jeśli nie, to zapraszam do kliknięcia klawisz poniżej o nazwie Subskrybuj i kolejno dzwoneczka obok. W ten sposób będziesz powiadamiany o nowych filmach na naszym kanale. Dostaniesz oczywiście możliwość śledzenia nas na bieżąco. Jeśli masz ochotę, to możesz także wesprzeć nasz kanał, klikając w klawisz Wesprzyj, który znajduje się także tutaj pod oknem filmu. Ok, koniec prezentacji. Przejdźmy do tematu dzisiejszego spotkania. WaroA destruktor, Budowa biologiczna i podstawowe cechy. Vara destruktor, czyli roztocz, posiada w porównaniu do pszczoły duże wymiary. Charakterystyczne jest występowanie dymorfizmu płciowego czyli obrazowo mówiąc, samica jest dużo większa od samca. Samica wyróżnia się Zabarwieniem od jasnobrązowego do czerwono-brunatnego, a wygląd przypomina jajko spłaszczone brzusznie o długości około 1,2 mm i szerokości około 1,8 mm. Na grzbiecie widoczne są gęsto ułożone szczecinki. W chwili, kiedy pobiera z żywiciela hemolinfę oraz kiedy produkuje jaja, jej ciałko w miejscu połączenia płytki grzbietowej i płytki brzusznej jest bardzo elastyczne, co pozwala zwiększyć jej rozmiary w, w trakcie produkcji np. jaj. Samice w wstępnej fazie rozwoju są białe, jednakże wraz z wiekiem szybko ciemnieją, dążąc do koloru wcześniej wspomnianego tego ciemno-brunatnego. Posiadają one dobrze wykształcony układ oddechowy, umożliwiający życie w komórkach, czyli wewnątrz, pod zasklepem, sklepem, jak i na samych pszczołach na powierzchni. Pasożyt posiada cztery pary krótkich, ale bardzo sprawnych, owłosionych odnóży, zakończonych silnymi przylgami, które umożliwiają pewne przymocowanie do żywiciela i przeniesienie się albo przemieszczanie się nawet po. Pionowych powierzchniach. Samica porusza się na tylnych dwóch parach odnóży, a przednie, te przednie tutaj z przodu yy, przy otworze gębowym, wykorzystywane są w formie czułek owadzich. Rozwinięte w tym miejscu receptory umożliwiają poznanie otoczenia. Masowo występujące receptory, czyli narządy czuciowe, zlokalizowane na pierwszej parze, są wykorzystywane. Do odbierania bodców węchowych i smakowych oraz pozwalają na wykrycie zmian termicznych i zmian wilgotności powietrza. Pasożyt potrafi rozpoznać wiele związków chemicznych, szczególnie tych wytwarzanych przez pszczoły, na przykład zawartych w mleczku pszczelin. I tutaj taka mała ciekawostka, ta zdolność do rozpoznawania receptorami jest czasami wykorzystywana w praktyce pszczelarskiej. Dosyć sprytnie. Na przykład stosowanie olejku majerankowego bądź innych olejków zapachowych do dezorientacji samic roztocza wewnątrz ula. Ok, dzięki. Termoreceptorom samice pasożyta mają zdolność rozpoznawać różnice temperatur na poziomie około 1 stopnia Celsjusza, a ulubioną temperaturą do bytowania i rozwoju jest temperatura w przedziale od 26 stopni Celsjusza do 33 stopni Celsjusza. Oczywiście to wszystko jest potwierdzone badaniami naukowymi. Jak zauważycie, są one dużo niższe jak temperatury występujące w gnieździe pszczelim, bo tam określa się temperaturę odpowiednio utrzymywaną przez pszczoły w obrębie kuli czerwiu na poziomie od 34,5 stopnia Celsjusza do 35 stopni Celsjusza. Wynikową tych badań jest dowód, że yy, samice preferują do rozworu komórki z czerwiem na obwodzie plastra lub u dołu. Naszej ramki gniazdowej. Narządy zmysłów są ważnym czynnikiem podczas ataku pasożyta na dorosłą pszczołę. Z badań wynika, że samice Varroa Destructor chętniej atakują pszczoły karmicielki i starsze robotnice niż pszczoły świeżo po wygryzieniu, wykorzystując do tego omawiane wcześniej receptory. Takie zachowanie samic jest to strategiczne podejście do, przetrwa, do przetrwania pasożyta. A dlaczego? Ponieważ pszczoły karmicielki same przeniosą zapodnione samice waroa w pobliże lub do samych komórek z czerwiem, czyli sprytnie wykorzystują żywiciela do transportu, a unikanie młodych pszczół wynika z ich. Ubogiej w odżywcze substancje hemolimfy. Tutaj należy wspomnieć, że młode pszczoły mają wytworzone bardzo małe ilości ciałko tłuszczowego, co wiąże się także z odżywianiem varadostruktor, ale o tym opowiem Wam w kolejnych odcinkach. Samice cechuje jeszcze jedna ważna zdolność, a mianowicie na bazie rozpoznania chemicznego rozróżniają czerw trutowy od czerwiu pszczelego i nawet dziesięciokrotnie chętniej wybierają ten nasz celowany czerw trutowy. Dlaczego nazwałem go celowany? Ponieważ otwiera nam to furtkę do rozmowy w kolejnych odcinkach na temat tak zwanych ramek pracy, czyli prastach włoszczyny wykorzystywanych do naturalnego zwalczania i eliminowania pasożyta w ulu. Oczywiście są inne jeszcze aspekty, które wiążą się z ramką pracy, ale to omówimy w swoim czasie, ale czy do końca to się sprawdza i spełnia swoje zadanie, ta ramka pracy wewnątrz naszego ula. Pozostawiam Was z tym pytaniem do kolejnych odcinków. Uważam, że zainteresowane osoby wychwycą ważne informacje z tym związane. Zatem zapraszam do śledzenia tematu. W tej chwili yy, rodzi nam się podstawowe pytanie: dlaczego samice waroa chętniej wybierają czerw trutowy? Ok postaram się to pokrótce na dzisiaj wam odpowiedzieć. Tak jak wcześniej wspomniałem, różnica w preferowanej temperaturze rozwoju czerw trutowy z reguły znajduje się poza centralną częścią gniazda, ale ponadto wybór podyktowany jest także większą obfitością pożywienia dla larw pasożyta, a przede wszystkim dłuższym okresem jego rozwoju, który umożliwia uzyskanie liczniejszego potomstwa w jednej komórce z czerwiem. Badania dowodzą także, że substancje zapachowe związane z budową samej komórki, bo pewnie jak wiecie, po każdorazowym wygryzieniu się pszczoły, w samej komórce pozostaje tak zwany oprzęt, czyli materiał pochodzenia biologicznego, widoczny w postaci ciemniejszych obszarów komórek na plastrze arkuszu z woskiem, odbudowanej tak zwanej woszczyny. Jest to miejsce bardziej atrakcyjne dla samic Waroa z powodu zapachu, jaki jest wydzielany przez tą komórkę, daje większe prawdopodobieństwo maskowania zapachu warozy, czyli osobnika waroa. Jest jeszcze jeden czynnik, a dokładnie chodzi o rozmiar komórki, omawiam go w dalszej części dzisiejszego spotkania. I tutaj mamy kolejną ciekawostkę. Substancje zawarte w mleczku, które jest wykorzystywane do karmienia matek, jak również zawarte w samych larwach matecznych, działa wręcz odstraszająco na roztocza, dlatego mateczniki nie są z reguły atakowane przez waroa destruktor. Samica posiada narządy gębowe, czyli te, którym pobiera sobie harmonivę. O charakterze sąco-kłującym, zaopatrzone w dwa silne pazury z dwoma ząbkami przystosowanymi do przytrzymywania i przekłuwania ciałka pszczoły dorosłej i czerwiu. W ten sposób umożliwia sobie pobieranie hemolimfy, co jest praktycznie jedynym pokarmem tego pasożyta. Co do samego układu rozrodczego, to u samicy składa się z jajników, macicy i pochwy oraz posiada zbiorniczek nasienia, w którym po kopulacji gromadzone jest nasienie. Jest to magazyn plemników do zapładniania jaj. Zakończenie układu rozrodczego umieszczone jest po stronie brzusznej, pomiędzy drugą parą odnóży. Kolejna ciekawostka. Samice także wykazują tendencję do unikania światła. Co prawda nie posiadają oczu, Jednakże bardzo dobrze wyczuwają promienie słoneczne, a to powoduje, że poza tematem ruje, gdzie pszczoły opuszczają ul wraz z osobnikami waroa, to pasożyt unika światła dziennego. Można to zauważyć podczas na przykład przeglądania wkładek higienicznych w dennicy w ulu, kiedy to podczas wyciągania żyjące osobniki próbują ostatkiem sił przemieszczać się po powierzchni wkładki w miejsca zacienione. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do osobnika płci męskiej. Nie będzie tak dużo informacji jako o samej płci żeńskiej, jednakże należy tutaj wspomnieć, a za chwilkę wyjaśnię Wam, dlaczego temat samego osobnika męskiego jest troszeczkę pomijany w publikacjach. Ponieważ różnice są znaczące, ale bardziej korzystne dla nas i dla pszczół. Samiec wykazuje się szaro-białym zabarwieniem, dużo jaśniejszym od samicy i owalnym kształtem ciałka o średnicy około 1 mm. Pierwsza para odnurzy, czyli ta wcześniej omawiana u samicy, ma podstawowe zadanie odmienne niż u samicy, a dokładnie posiada narządy służące do przenoszenia nasienia do dróg rodnych samicy. Samce Varroa Destruktor. Spotkamy tylko na zasklepionym czerwiu lub w bardzo krótkim okresie po wygryzieniu się pszczoły z komórki. Samiec nie potrafi odżywiać się hemolinfą pszczół, czyli nie ma możliwości przyczepienia się do pszczoły. Czyli tak zwanego wspomnianego wcześniej żywiciela. Dlatego na dorosłych pszczołach spotyka się i wyłącznie samice roztocza waroa. Te wszystkie wymienione cechy są dla nas informacją, że osobniki męskie waroa bardzo rzadko spotykamy w ulu, dlatego w większości publikacji pomija się omawiany temat płci męskiej waroa. Stąd też jakby mała informacja o samym osobniku męskim, ale należy o nim wspomnieć. Podpowiedź z mojego doświadczenia i zamiłowania do drążenia tematu poddaję pomysł lub temat do dyskusji, że może należałoby w tą stronę uderzyć, aby pozbyć się warozy raz na zawsze, czyli pozbawić płci męskiej zdolności na przykład do zapładniania samic. Osobnik męski może być bardziej podatny na ingerencję człowieka środkami chemicznymi lub zabiegami biologicznymi. Kto to wie? Nie wiem. Część publikacji jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o publikacje naukowe dotyczące Varada destructor. Jednakże bardzo mało jest publikacji dotyczących właśnie osobnika męskiego. Myślę, że temat warty rozważenia, poddaję go dyskusji. Jeżeli macie ochotę umieście w komentarzu kilka informacji, może ktoś posiada jakiś link do bardzo fajnych artykułów związanych właśnie z osobnikiem męskim dotyczącym Varada destructor. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na szybkość rozwoju inwazji Varroa Destructor ma też wielkość komórek plastra i rozmiar czerwiu. W badaniach udowodniono, że pasożyty chętniej wnikają do komórek krótszych niż sztucznie wydłużonych. Jednak niewysokość komórki jest najistotniejsza. Występuje tu prosta zależność. Im ciaśniej ma larwa w swojej komórce, tym chętniej jest atakowana przez pasożyty. Prawidłowość ta potwierdza się w silniejszym porażaniu czerwu rozwijającego się w wielokrotnie zaczerwianych komórkach w porównaniu z czerwiem rozwijającym się w komórkach nowych, czyli świeżych. Więc podsumowując wcześniej wspomniany temat, w związku z obszędem w komórce. I wieloletnie użytkowanie plastrów w części gniazdowej, mówimy tutaj o plastach bardzo ciemnych, prawie czarnych, sprzyja pasożytowi i zapewnia mu lepszy byt i warunki rozwojowe. Weźcie sobie to do serca. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, wiemy, że dojrzałe samice varada destructor pasożytują na czerwiu, zasklepionym i pszczołach dorosłych. Ta sprawa jest dla nas już wyjaśniona i zrozumiała. Wiemy także, jak zbudowana jest fizycznie np. osobnik samicy i samca oraz jakie podstawowe cechy nimi kierują. Pokazałem Wam kilka ciekawostek w temacie Vara destructor. Z tego miejsca zapraszam Was do komentowania dzisiejszego odcinka i zadawania pytań, a... Z zapowiedzi. Zapraszam na kolejny odcinek w temacie VAROA. W kolejnym odcinku omówimy cykle życiowe VAROA destruktor. Na koniec jeszcze mała ciekawostka. Myślę, że ważna. Osobniki VAROA destruktor są bardzo wytrzymałe na brak pożywienia. Mogą one wytrzymywać w stanie głodu do 9 dni bez dopływu świeżego pokarmu i do 30 dni na plastrach, gdzie znajdują się wraz z zamarłym czerwiem. Okej, okay, to już koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!